Witajcie. Dzisiaj tak trochę nietypowo, bo z tej strony warsztatu, nie przy strugnicy. Jak widzicie, za mną leży trochę materiału. To jest Bóg parzony z Polska. Co będziemy robić? Może tak, na początek. Będziemy robili strugnicę. Nie mogłem się już doczekać tego projektu. Musiałem zakończyć wiele projektów, które były takie, powiedzmy, większe, typu stół. Właśnie patrzę na niego, ostatnie olejowanie, niedługo film będzie, albo już był, bo jeszcze tak może być. To jest pierwszy odcinek prawdopodobnie, ponieważ to jest zagadnienie na trochę dłuższy temat i tu będzie kilka wątków, kilka takich ciekawostek, które wam pokażę. Planowo, nie mam oczywiście projektu, jak zawsze, nie? Planowo będzie strugnica wielkości 170 na 110, tak, 170 na 110 cm. Wykonam ją praktycznie w całości z tego buku. Być może, że zrobię dla ozdoby jakieś wstawki kolorystyczne, ale to jeszcze długa, długa droga przed nami. Tutaj teraz skupię się na wyczyszczeniu piasku, wszystkiego, co tutaj jest. Czyli tu znowu, tak jak mówiłem, wykorzystam moją szlifierkę chińską do tego. I mam jeszcze jedną ciekawostkę, to właśnie wam pokażę, bo się często zastanawialiście, dlaczego tak czysto jest w warsztacie. Tutaj jest sprawca, nie wiem czy widać go tam, odkurzacz, taki dosyć duży. I nowy bajer, który po prostu to jest rewelacja. Śmiać mi się chce, bo takie wynalazki po prostu mnie czasami zaskakują. Wcześniej, jak miałem 7, w poprzednim odkurzaczu miałem 7 metrów wąż. Za każdym razem, kiedy chciałem włączyć odkurzacz, musiałem iść do niego, go włączyć albo wyłączyć, czyli tą drogę 7 razy, 7 metrów musiałem pokonywać za każdym razem. Tutaj Vestul wymyślił taki bajer na Bluetooth, czyli mam zsynchronizowany odkurzacz z tym pilotem, włączam i nie muszę podchodzić do odkurzacza. To taka mała dygresja, to zobaczycie w działaniu, jak to funkcjonuje. A zresztą, co tu będę dużo czekał? Patrzcie na to. Działa? Działa. Super. Ok. Zbieram to najpierw odkurzaczem, potem szlifierką. Odkurzaczem dlaczego? Dlatego, że tutaj nie mam odciągu i wolałbym to zebrać najpierw ten kurz cały odkurzaczem, a dopiero potem wyczyścić to, co jest głębiej, czego odkurzaczem nie wyciągnę. Także taką kolejność sobie przyjąłem. Potem rozcinanie tego i strugarka, czyli standardowe prace, jakie zawsze są towarzyszące temu takim zadaniom. Jak widzieliście, pociąłem już wszystkie te elementy. Buczyna niestety nie jest takim łatwym drewnem do obróbki. Przynajmniej tej wstępnej. Później to się fajnie obrabia, ale jak widzicie, pomimo odciągu, co tu się dzieje, dosyć sporo tego jest, także wydaje mi się, że część zostanie z tego. Teraz muszę trochę tutaj pogarniać, bo jeszcze tam mam materiał na nogi, ale to na razie zostawiam, ponieważ one będą miały inny kształt i to będę robił trochę później. Ten materiał musi teraz odpocząć, on trochę odpocznie i przestrugam to wszystko, żeby wyrównać do klejenia. Thank you.
Jak widzicie, materiał już przygotowałem. Oszczędziłem Wam tego strugania i tak dalej, wyrównywania. To zajęło parę godzin, także standardowa procedura. Teraz pozostało mi połączyć to, zrobić odwierty domino. Tutaj zrobię kołki 10x50, żeby nie klawiszowało mi to, ponieważ jedna strona jest, powiedzmy, ok, ona jeszcze będzie musiała być przestrugana po sklejeniu. Natomiast druga strona już nie jest taka fajna, bo ponieważ nie chciałem zbierać tego za dużo, bo jak nie wiem, czy to będzie widać, te końcówki po prostu są dużo cieńsze niż na przykład środek albo odwrotnie i zostało mi tutaj może 40 mm, dlatego postanowiłem zrobić to tak, powiedzmy, niechlujnie od drugiej strony. Przestrugam tylko tak, żeby była jakaś tam płaszczyzna, a i tak w koło strugnicy będzie ramka, także tym się nie przejmuję, od spodu tego też nie będzie widać, a ja zachowam sobie grubość, która jest dosyć ważna. Trochę tego jest i ta strugnica, muszę powiedzieć, że będzie taka dosyć potężna. Także liczę na to, że uda mi się ją później tutaj zmontować w pojedynkę, ponieważ tu jeszcze nogi, ten blat będę musiał później cały z prasy wyciągnąć. Także trochę tego dźwigania będzie. Ale dobra, wszystko po kolei. Ja już sobie tutaj oznaczyłem, które części mają być jak zrobione, ponieważ no wiadomo, no muszę to podzielić tak, żeby było ta szerokość, żeby się mieściła w grubościówce. Muszę zobaczyć te końcówki, jak tutaj muszę trochę nimi porozstawiać je, gdzie są jakieś spękania jeszcze, żeby to usunąć i wyznaczyć domino. Dam tutaj trzy kołki prawdopodobnie, tylko środek i boki i to wszystko, żeby tu za dużo nie wiercić i tyle. To tylko muszę pamiętać, że końcówki będą obcięte, także daję to trochę dalej. Ok, przyszła pora klejenia kolejnych elementów. Tu już Wam mówię, co się zadziało w międzyczasie. To są elementy dotyczące tej konstrukcji na dole. Nie wiem, pewnie nie widzicie tej konstrukcji, tej strugnicy. Ona będzie bardzo podobna do tej, ponieważ ona mi się sprawdziła i taką samą zrobię tutaj. Przynajmniej podobną, ale dużo większą. To są elementy nóg. To są takie wsporniki u góry i na dole jakby stopy, czyli każda, no to będą takie wielkie belki, ponieważ chciałbym, żeby ta strugnica była ciężka, a nie tak jak teraz, że mogę przy struganiu, nawet nie przy struganiu ją przesunąć, może nie przesunąć, ale rusza mi się tutaj to wszystko, także to jest nieporozumienie. Dobra, teraz tak, ja za dużo nie będę mówił, ponieważ no, muszę się skupić na klejeniu, jest tutaj u mnie dosyć ciepło, także muszę się z tym pospieszyć. Jeżeli chodzi o samo klejenie, tutaj będę dawał klej na obu stronach, żeby wszystko było na pewno sklejone. I oczywiście mam tutaj jakieś wady, tak jak tutaj widać, sęk taki pusty, czarny, niedobre sęki, ale to, tym się nie przejmuję, ponieważ to zamknę w środku, to tam sobie zostanie. Oczywiście wszystko mam docięte z nadmiarem, później będę przycinał już na wymiar taki, jaki będzie docelowy. A teraz zabieram się za klejenie i już przestaję gadać.
Tak więc jak widzicie, moje klejonki już wyschły. Tam jeszcze w prasie zwolniłem z prasy, z zacisków te blaty. Trzy. Tutaj mam elementy na nogi, czyli cztery nogi i cztery podpory. Nie wiem nawet jak to nazwać, ale no to są te elementy wzdłuż. Tu na pewno widzicie takie wystające. Jak się domyślacie, teraz zasuwam na strugarkę i grubościówkę, żeby to wyrównać. To będzie w kształcie kwadrata w przekroju. Jeżeli chodzi o długości, na razie to zostawiam, ponieważ musi jedna maszyna do mnie dojechać, żeby zrobić pewne rzeczy. Nie zdradzę wam jakie i to będzie w następnym odcinku. A w tym odcinku przestrugamy to i na razie będzie to wszystko. Jak dojedzie do mnie ta maszyna, będę wtedy realizował to dalej, ponieważ jest to dosyć istotny element, który chciałbym tutaj wam pokazać i chciałbym go wcielić w życie. Także zabieram to na strugarkę, co to będę dużo gadał.